Po wielu ciężkich zmaganiach w końcu dopiąłem swego i robiąc namiastkę tunelu, przekopałem się przez góry na zachodzie. Nie tylko w poziomie, ale także w górę, by móc stopę swą postawić na sporej wielkości płaskowyżu. Ku mojej uciesze przez lornetkę wypatrzyłem znudzonego brakiem atrakcji niedźwiedzia. W trakcie krótkiej wyprawy w kierunku regionu ze sporą ilością płytkich stawów, kolejny raz znać dała o sobie późna jesień. Zbiorniki wodne pokryła drobna mgiełka. Szybkie nadejście zmierzchu wymusiło na mnie powrót do domu, ale udało się ubić barana i zebrać kilka pieczarek. Noc poświęciłem na robienie porządków, zatem swoje miejsce znalazły zalegające w centrum pokoju skrzynie. Wyjście na płaskowyż wyłożyłem schodami, a krótka wycieczka po tymże skończyła się ucieczką przed wygłodniałym niedźwiedziem. Po raz pierwszy zmarzłem. Zima za pasem. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, Benek z tej strony i zapraszam do Vintage Story. Po nagrobki idziemy. Kawałki kwarcu. Dojrzeje za jeden dzień. Mamy jeszcze troszkę w misce i mamy też 10 czarnej porzeczki, 10 sztuk. Kurczę, ale leje, no. Taka typowo jesienna pogoda. Przyjdzie wkrótce pewnie taki moment, że zacznie padać śnieg. O, jestem teraz trochę wyżej. Ciekawy jestem, czy pojawi mi się ten niebieski pasek świadczący o tym, że mi zimno. Może i nie. Oby nie. Mam bardzo rzadko trafiam na kratery, które mogłyby zostać po ewentualnym uderzeniu meteorytu. To jest taka ciekawostka jest w sumie. Chyba nic z tego nie ma, nie będzie. Ale 6 sztuk takiej ziemi przyda się, bo może barana spotkamy. Bardzo ciekawe to tutaj jest. Ten dzbanek, ten dzban chyba był tutaj w środku. Takie miejsce kultu, nie? Jak Stonehenge trochę. Pewnie dlatego widnieje znak zapytania. No dobrze, dla mnie... Ale to jest paskudnie dzisiaj. Jest pierwszy nagrobek. I co my tutaj mamy? Lampka olejna! Dobra! Ale mamy... O kurczę, patrzcie, torba górnicza! O jest! Jest miedziany wykrywacz złóż! Spodnie pasterza w 100% dobre! No jestem zaskoczony. Nie powiem, że nie. Jest nagrobek. Tak, i już go nie ma. Ale gdzieś tutaj jest drugi. O, a tu ewidentnie jakiś myśliwy. O, jak mi zimno w tym deszczu. Przemienny nóż to też tam do dupy jest.
Aha, bo tu jeszcze mam patyki. No, niefajnie się zrobiło. Zaczyna mnie ogarniać totalny chłód, przez to, że jestem mokry pewnie. Zaraz zamarznę na kość. Tam jest... już mi się robią... Widzicie, już mi się zrobił wokół ekranu zaszrzoniony. Dzień dobry. Siema, Stefan! Gdzie ty mnie chcesz wyrzucić? A nie możesz. Got anything to trade? Patrzcie. Mogę mu sprzedać. Amulet kupca, ale mogę mu sprzedać? O kurczę. Trzy zębatki jest to warte. Offsetowe szwy? Normalne szwy. Co to ma znaczyć? Bryła siarki. To jest bizmutynic. Kurczę, no, ja już się naprawdę źle czuję. Muszę biec do domu. To nie wygląda na dobrze. Muszę też uważać, żeby się na tego niedźwiedzia nie natknąć po drodze. No nie, już tak mi się trzęsie, że... Jestem niedźwiedź gdzieś tutaj. One migrują, nie wiem. Ale wolałbym tędy przebiec. Biegnę. Chyba się udało. Co prawda niedźwiedzia nie było widać, ale myślę, że on tam na pewno się gdzieś czai. Na bank. No, jeszcze kawałeczek mam. Ciekawe, czy jak wejdę do domu, to będzie mi cieplej. Ciekawe. Ale widzicie, mimo że jest 11 stopni Celsjusza, no tak, działa, działa to. Grzewam się przy ognisku. O rany, jak to dobrze. Wróciliśmy z wieloma fantami. Ta torba górnicza to jest cholera, naprawdę coś fajnego. 6 miejsc do przechowywania? Tu mam 35? Może pomieścić tylko kamienie, rudy, minerały i metale. Aha. Kamienie, rudy, minerały i metale. No dobra, zaraz to sprawdzimy. Najpierw porozkładam sobie całe wszystkie te przedmioty, które przyniosłem.
A więc tak, na pewno dwie skóry polecą tam. Duża jedna. Spodnie dozorcy, spodnie pasterza. Płaszcz, koszula. Procent ochrony 55%, 55%, poziom ochrony 0. No a silk? Czekajcie. Poziom ochrony 2. Procent ochrony 75% i 1200 trwałości. No. Tylko trzeba mieć bardzo dużo tego. Jedną siekierkę też mógłbym poświęcić, położyć na górze. Dobra, tu jeszcze schować żarcie. 20 porzeczek. Przez to, że jest zimno, to wydłuża się ten okres trwałości, z tego co widzę, bardzo dobrze. Chociaż tyle, nie? Fajnie to wygląda. Podoba mi się tutaj. Coraz bardziej mi się to podoba. Te koszyki jeszcze mnie kurde drażnią. Ło ty w mordę, jeża kopany. No ale mimo wszystko tracę, bo to jest bardzo dużo. Ja nie wiem, jak się zachowuje gra w wersji vanilla. Bo jeśli na przykład taki kamień się stakuje w wersji vanilla po 64 sztuki zbierany, a mi się zbiera po 400, dlatego że tam mam moda na temat stakowania, odnośnie stakowania, to może być tak, że ta torba górnicza nie ma jakiegoś specjalnie dużego sensu. Bo gdybym chodził tam się przekopywać, jak się przekopywałem i przez to zbierało mi się tego kamienia naprawdę dużo, to wtedy taka torba ma sens. Ale tracić 6 slotów to jest niemądre. Szczęście takie, że nic na razie tam głowy nie zawraca nocą. Ale trawy bardzo chętnie nazbieram. Może się przyda. Wiecznie brakuje, jak chcę coś wypalać, to wiecznie tej trawy nie mam przy sobie. To jest taka trochę męczarnia. No myślę, że węgiel drzewny już będzie. Jeszcze? Naprawdę? Kurde, jeszcze? Ja tego nie spieprzyłem, tego procesu. I nie robi się od nowa, przez to, że otworzyłem. Już mam 64. Ale zbieram dalej. Wszystko owocuje. Ja bym mógł to pozbierać i wynieść do piwniczki. Ciekaw jestem, o ile by. A, to mogę sprawdzić, nie? Ja takie porzeczki mogę zbierać teraz nożem, i ja dzięki temu będę miał kolejne sadzonki, chyba. Całkiem prawdopodobne. No mogę to sprawdzić. Jasne. A no właśnie.
Tak, ale porzeczka mi nie wpadła, co ciekawe. Cztery sztuki mam. O, tu jest 36 dni. Po wyciśnięciu zamieni się w 1,25 soku z czarnej porz. Soki mogę robić, nie? Moi drodzy, soki mogę robić. Dobra, piwniczka ma jako taką swoją funkcjonalność. Jest jeszcze wiele do zrobienia. To dłuto. To dłuto chodzi za mną. No i kilof też mam na wykończeniu już. Okej. Nie podoba mi się to miejsce z kowadłem. Uważaj. Teraz to będzie wyglądało trochę lepiej. Gdzie będzie po prostu łatwiej mi wykuwać, nie? Bo ta ściana była tu i z boku. Coś takiego. Tak jest. Młotek z miedzi. Trzeba będzie szybko działać. Potrzebna jest piła, którą straciliśmy, robiąc to ustrojstwo. Może trzy sztabki mógłbym tu położyć? Nie, no trzy sztabki. Najważniejsze, żeby tutaj nie, temperatura nie spadła na tyle, żeby ta sztabka znowu zimna się zrobiła, albo w ogóle, żeby nie zgasło. Wtedy jesteśmy w stanie bawić się z tym. Taką sztabeczkę sobie już chowam tutaj. O, teraz fajnie to wygląda. Ostrze piły. Obróć obrabiany przedmiot. O. Dobra, kurde. Jest, mamy piłę. Teraz, a tu kilof też można zrobić z tego co widzę, nieźle. Dłuto. Jest i dłuto. Dałoby radę jeszcze jedną sztabkę rozgrzać. Nie? No, myślę, że one już są w tym momencie. Grot strzały z brązu. Brązu cynowego, grot strzały z brązu cynowego. Ja pierdyle. Baj. Prawie połowa młota poszła. 8:31 rano.
dobra, 48 kawałków brązu cnowego na 2 kilofy jak nic. No już 53 sztuki widzicie. Jest piła. Jest dłutko. Wykrywacz złóż. Piła. Młoteczek. Siekierka. Wykrywacz złóż. Kosa. I młoteczek. Pięknie. Pięknie. Wyjazd. Uff. Naprawdę coraz lepiej. Jak to dobrze, że mamy wiadro. Będziemy mogli przesiewać. Patyk, pióro i strzała. Ciekaw jestem, czy on mi zrobi więcej dzięki jednemu gratowi, czy tylko jedną. No to chyba było to głupie, gdyby robił więcej. Dziewięć, no. No ale progresja jest, bo mam 18 sztuk, nie? Mieliśmy chyba 15 na samym początku. Wymaga młota w drugiej ręce. Ale czy ja wtedy stracę to wszystko? Kurde, się boję takich rzeczy robić. Znaczy boję, no... Najmniej spróbuję, to nie będę wiedział. No. A, młot do drugiej ręki można włożyć. Add material. Ale tekst, kuźwa, no tak, taki tekst, że padnę zaraz. Nie, nie mam bladego pojęcia, o co chodzi. Straciłem piłę. Kompletnie nic nie zrozumiałem z tego, co tam bredzili. Jak będziecie, jak wiecie coś na ten temat, to może jakiś komentarz, bo... Nie mam pojęcia, o co chodzi, szkoda. I dłutko sobie tam wrzucę. Tak? I szkło trzeba będzie zrobić, nie? Gdzie mamy szkło?
I po szkle. Oj, 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 oj. Ładnie, ładnie. A to nie musi tak wyglądać wcale. Może tak? Może. I tu też by się przydał duret zdobyć. Ej, ten dioryt, ten dioryt. 15:46. Idę kuźwa diorytu nakopać. Tam akacja za niedługo mi wyrośnie. Z tego co pamiętam. No, schody widać, już nie zgubię. Czy tam, gdzie tu się zgubić, ale... Jak będę tu wbiegał, to będę szybko widział, gdzie wejść. Dobra, mam wszystko, co chciałem mieć. No i co, kuźwa, już się robi ciemno. Chyba jak dziuple. Co on się co miesiąc? Nie, zawartość tych dziupli generuje co miesiąc? Mamy 4 października, zaraz będzie listopad, cholera. Przymrozków jeszcze jako takich nie ma. I słabo to wygląda. Później będzie taka drobna zbrojownia na ten szajs, który mi się udało wygenerować. Jakiś berdysz. Niezwykły buzdygan ze złomu, niezwykłe ostrze ze złomu. Albo nie, albo nie. Nie, 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 nie będę tracił tego diorytu. Nie ma szans. Kamień wapienny, kamień... Na co mi ten pojedynczy kamień wapienny, tu matkowi? Ja mam 273 tego diorytu. Granitowy. Siema wilk, żyjesz jeszcze? Żyjesz, nie zgniłeś? Nie zgniłeś. Bezzaprawowy murek granitowy. Cztery murki. O. 2 razy po 64. No. To już coś, bo już można ogrodzić ogródek, już można... Możliwe, że ogrodzić tamte dziursko potężne. Tu by się kłodam od drzewia. O kurde, aktywność wyrw średnia, już słychać patafianów. Ciekawy jestem, czy jest skory jakikolwiek mi się zrespić w domu.
ta lampa dosyć mocno świeci. Ale czy jest na tyle jasno wszędzie, żeby taki drifter nie skusił się i się tu nie pojawił? Gdzieś mi coś posypało, nie wiem gdzie. Nie wiem, czy czasem tutaj ich nie ma. Oj nie, chyba są. Chyba są. Oj no. No pewnie. Nie, tutaj żadnego nie ma. Szczęście. Ale drą się niemiłosiernie. Chodź. O, jakaś żywica była. Jak zwykle, kurde, akcje z tymi nożykami, pierdołami. Jezusie, no. Zawsze kilka zębatek można zarobić, nie? Chyba... Nie, myślałem, że mi się zgubiła jakaś z włóczni. Ale to jest znowu syf w tej kieszeni. Nie ma was tu nigdzie? Tu jesteś, chodź. Całkiem przyjemnie, ciekawie się tu zrobiło. Dąb już jest, tutaj też coraz lepiej to wyglądać zaczyna. Później pięterko. Gdzieś jeszcze słyszę jakichś pajacyków. Gdzie jesteście, obwiesie? Jesteś, chodź, chodź, chodź. Jak fajnie, że jesteś. Oj, o! O wy! O matko! Co się ich kurde tu zrobiło teraz? Oj, dużo mi obrażeń już zapodali wieśniaki. Jest temporalna zębatka. Żwóczka. Cyk. Cyk. Koniec zabawy, panowie. O matko. Było strasznie. Dokładamy. Sreberko wpadło. Niteczki.
Ja już nie będę świrował, bo jak widać nie mam już włóczni. O kurczę. I ta żelazna też przepadła? Nie. Rzucił jakiś kamień szlachetny. Ojej. Zstępny. No, powiem wam. Uszczupliło się moje zdrowie, ale kurde, nazbierałem się trochę tego. A ty. O cholera. Dobra. O cholera jasna. Oj, zaczyna mu się w głowie kiełbasić. Tak, nie reaguje mi. W ogóle nie reaguje mi postać na myszkę. Nie, dobra, już chyba wszystko w porządku. Miałem po prostu otwarte chyba to naczynie i tylko z tego względu. Oj, trzeba się wybrać po skrzyp. Jeśli my chcemy uskuteczniać takie wojenne harce, no to niestety antracyt. Kurde, cały czas mam wrażenie, że gdzieś tutaj będą. Bizmutynit, ale tu mam nieoszlifowany lazuryt i mam antracyt. To już się, aż skrzynka się o to prosi. Dobra. A to wspomnienie. Ołów miedziany. Vermicompost. Vermicompost też może być tutaj. Chyba straciłem już włócznie na dobre. Tak? Nie, jest. Dobra, zabieram. No coś tam z niej jeszcze jest, nie wiem, na jedno, dwa uderzenia i to będzie na tyle. Tak więc nieciekawie, cholera. Bizmutynit. A to modrzew też jest bardzo... bardzo jasny.
podobnie jak sekwoja. Sekwoja chyba bardziej żółtawa jest, z tego co widzę. A, taka... Smodrzewiu takie te, to by się przydało zrobić. No nic, ale ja was żegnam na ten moment. Troszkę walki na koniec było. Życie się prawie straciło, dosłownie ułamek. Jedno uderzenie i już bym był trupem. Jeszcze w tej grze nie zginąłem dotychczas. Zatem wszystko ma się ku dobremu. Dzięki za wszystko, za to, że jesteście, za komentarze, za łapki w górę. Subskrybujcie, lajkujcie nadal. Trzymajcie się, do usłyszenia.